Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, czyli Fundacji Paterego, na debacie Wołyń Pojednanie. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy w przededniu, a właściwie już rozpoczęliśmy obchody 70. rocznicy Wołynia i już od dłuższego czasu te obchody no, mają wyraźny, szeroki oddźwięk i w debacie publicznej i towarzyszy im dyskusja. Jest to tak dyskusja historyczna dotycząca wydarzeń, które miały miejsce na Wołyniu w Galicji Wschodniej w latach 43-44, później na Chełmszczyźnie, na Podkarpaciu, czy szerzej w ogóle na temat przeszłości i relacji polsko-ukraińskich w wieku XX. Ale też jest to dyskusja dotycząca teraźniejszości, która zadaje to pytanie, które też chcieli postawić organizatorzy tej debaty. To znaczy, w jaki sposób te doświadczenia historyczne, bolesne między Polakami a Ukraińcami wpływają na naszą teraźniejszość. I zapytać, i chcielibyśmy tutaj zapytać w tej dyskusji przede wszystkim o to, w jakim miejscu jest teraz proces polsko-ukraińskiego pojednania. I rozumiem też, że chcielibyśmy zapytać, co dalej. Mamy wspaniałych gości z Ukrainy i z Polski. Nie będę ich, że tak powiem, szeroko przedstawiał. Macie Państwo noty biograficzne, zresztą wszyscy są dobrze znani, tylko powiem po mojej lewej stronie pan Łukasz Kamiński, pani Bogumiła Berdychowska, pan profesor Jarosław Chrycak i pan Mirosław Marynowicz. Proszę Państwa, więc prosząc o takie Państwo takie wstępne głosy dotyczące tego tematu, to znaczy kwestii pamięci historycznej i pojednania teraz. Chciałbym jednocześnie prosić o ustosunkowanie się w tych wypowiedziach także do takiej tezy obecnej dość mocno, zwłaszcza przynajmniej w polskich dyskusjach na temat tej rocznicy, że oto w jakimś sensie w stosunku do rocznicy poprzedniej wykonaliśmy krok wstecz. To znaczy, że w jakimś sensie na tej drodze pojednania polsko-ukraińskiego nie jesteśmy dalej, tak mówiąc może ostrożniej. Więc w pierwszej kolejności chciałbym prosić pana doktora Kamińskiego. Dziękuję bardzo. To może pozwolę sobie zacząć od tej ostatniej kwestii, to znaczy czy wykonaliśmy krok wstecz. Wydaje mi się, że bardziej precyzyjne byłoby jednak stwierdzenie, że w ciągu tych ostatnich lat nie wykonaliśmy zbyt wielu kroków do przodu, że może raczej jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 10 lat temu, niż że się cofnęliśmy, bo wydaje mi się, że o cofnięciu się mowy być nie może. Natomiast wracając do pytania o pamięć, to można by zastanowić się, czy powinniśmy mówić o pamięci zbrodni wołyńskiej, pamięci Wołynia, czy raczej o niepamięci. Bo jeśli bralibyśmy pod uwagę nie elity, nie środowiska intelektualne, polityczne, religijne, to wydaje mi się, że jednak dominuje niepamięć w przypadku zbrodni wołyńskiej. To pokazały ostatnie badania w Polsce, jeśli się nie mylę, były 5 lat temu, zapewne teraz też CBOS je powtórzy, nie znam jeszcze wyników, ale porównanie badań z 2003-2008 roku wskazywało, że stan wiedzy w ogóle o tym, na jaki temat toczy się spór, na czym polega problem, był bardzo niski i malał wraz z upływem czasu. I tutaj od razu można by się zastanowić, jaki to ma wpływ na proces pojednania. Moim zdaniem dość istotny, utrudniając to pojednanie. Bo jak doprowadzić do rzeczywistego pojednania, jeśli tak naprawdę oba społeczeństwa w swojej większości nie wiedzą, na czym polega kwestia, w jakiej sprawie mamy się jednać, co mamy sobie wzajemnie przebaczać. I tutaj bym widział dość istotną kwestię. No i pytanie pozostaje, czy po tej 70. rocznicy ten stan się zmieni? Czy ta 70. rocznica
wzbudzi większe zainteresowanie, czy ta wiedza stanie się bardziej powszechna. Ja mam taką nadzieję też, dlatego też Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się o podjęciu działań edukacyjnych w tej materii, po to, żeby przybliżyć wiedzę. Natomiast czy wyjdziemy z tej rocznicy, będąc bliżej pojednania, czy uda się wykonać jakieś kolei kroki naprzód w kwestii pojednania, to tutaj bardzo wiele zależy od tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, ale przede wszystkim tego, czy będą jakieś konsekwencje. Nie ukrywam, w mojej opinii poprzednie próby pojednania miały tą wadę, że padały ważne, bardzo ważne deklaracje, zarówno w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze religijnym. Natomiast w kolejnych latach za tymi deklaracjami stosunkowo niewiele szło, niewiele się wydarzyło w realnej drodze do pojednania. A taka droga musi być zawsze, moim zdaniem, trudna i bolesna. Nie da się doprowadzić do pojednania wokół bardzo trudnych spraw z przeszłości bez ciężkiej pracy, trudnej, niewygodnej. I tutaj pytanie brzmi tak, czy po tej 70. rocznicy właśnie z jednej strony oba nasze narody będą coś więcej wiedziały o zbrodni wołyńskiej? Czy podejmą, powiedziałbym, pewną próbę umiejscowienia tych wydarzeń w swojej własnej historii? Sądzę, że jest to wyzwanie zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie miejsce zbrodnia wołyńska zajmuje w naszej własnej historii, nie tylko w naszej wspólnej historii, ale także w historii każdego z naszych narodów osobno. Czy jest to jakiś punkt odniesienia, czy nie? Czy chcemy pamiętać, czy nie chcemy pamiętać o tych wydarzeniach? I to jest pierwszy punkt. A dwa, czy podejmiemy wysiłek realny, który moim zdaniem mógłby prowadzić do zbliżenia? Moim zdaniem taka droga pojednania mogłaby wieść chociażby przez wspólne badania nad liczbą ofiar, nad sporządzeniem list ofiar. Dzisiaj to jest jeden z podstawowych przedmiotów sporu też między historykami polskimi, ukraińskimi. Zresztą też nie ma zgody między polskimi historykami. To wynika z tego, że opieramy się głównie na szacunkach sporządzanych różnymi metodami. I oczywiście nie jesteśmy w stanie odtworzyć pełnych list ofiar, czyli do każdej jednej osoby. Natomiast można ten proces bardzo zaawansować. Można bardzo wiele wciąż po tylu latach imion i nazwisk ustalić, ofiar polskich, ofiar ukraińskich i jakby zawęzić jedno z tych ważnych pól sporu i przekształcić je w pole dialogu i współpracy. Sądzę, że taka pamięć o ofiarach mogłaby być przedmiotem wspólnej troski i elementem, mogłaby też być pamięć wyrażana w sposób materialny, chociażby poprzez troskę o miejsca pochówku ofiar. I jeśli wyjdziemy właśnie z tego typu wspólnymi projektami, to jestem przekonany, że następną rocznicę, przy okazji następnej rocznicy będziemy mogli powiedzieć, że od poprzedniej zrobiliśmy jakiś postęp. Jeśli sprawa po prostu wygaśnie i pozostaniemy znowuż w sferze deklaracji, jest duże ryzyko, iż będziemy skazani na to, żeby po 5 czy po 10 latach ponownie wracać do sprawy. Tylko pozwolę sobie jeszcze dopytać o jedną kwestię, ponieważ pan powiedział, że nie tyle zrobiliśmy krok wstecz, ale nie zrobiliśmy kilku kroków naprzód. Jakie przyczyny poza wspomnianą niewiedzą widziałby pan dla tego stanu rzeczy? Myślę, że nasz dialog jest trudny z kilku powodów. Znaczy, myślę, że zabrakło woli, to powiem wprost, to musiałaby być wola polityczna czy wola państwowa. No, chodzi o wolę polityczną, żeby jakieś wspólne projekty podjąć, żeby po wspólnych deklaracjach politycznych jakieś istotne, duże projekty dokumentacyjne zostały podjęte. I taką przeszkodą, nie wiem, czy panowie profesorowie się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną nierównowagą w stanie badań. Jeśli chodzi o badania polskie i badania ukraińskie, to na pewno też
jest pewna przeszkoda dość istotna w prowadzeniu, dialogu. Dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Hrycak. Дуже дякую. Дозвольте, що буду говорити українською. Я маю текст, але я буду, може, не читати текст, а буду вже відкликатися до тих текстів. Читати тільки скоментую то, що тут зostało powiedziane. Co, jeżeli chodzi o wiedzę o Wołyniu na Ukrainie, to jest ogólnie duża niewiedza. Dyskusja o Wołyniu, o rocznicy dotyczy głównie zachodniej Ukrainy, dokładniej Wołynia, Galicji. Nie wiem, czy na Bukowinie, czy Zakarpaciu są takie dyskusje. Oczywiście w Kijowie, ale poza tymi miastami nie słyszałem żadnych dyskusji, jakichkolwiek tekstów dotyczących tego problemu. Jeżeli chodzi o polityków, to politycy uciekają od tego tematu, ponieważ się go boją, ponieważ dbają o elektorat. A tu jest dosyć niezręczna sytuacja. Na Wołyniu w tej chwili eksploatują sytuację głównie przedstawiciele Swobody, a także partia władzy. Niecała, tylko to skrzydło, które jest podobne do Swobody, chociaż jest prorosyjskie. Nie wiem, czy mówi Państwu coś nazwisko Kolisniczenko, który zorganizował na Ukrainie Front Antyfaszystowski, który jest jedną z najbardziej skorumpowanych osób na Ukrainie, a Wołyń dla niego to jest duży podarunek, ponieważ on oskarża całą rewolucję pomarańczową, przedstawicieli jej, że oni są spadkobiercami rzezi wołyńskiej. I jest grupa inteligencji, historyków, którzy próbują prowadzić taką dyskusję. Nie znam dokładnych cyfr. Były robione badania 10 lat temu po prawie półrocznej dyskusji na Ukrainie, która była wtedy o wiele ostrzejszą. Wiele osób się wtedy wypowiadało, więcej niż obecnie. Każdy duży polityk napisał jakiś artykuł, a nawet jakąś książkę. Była książka Medwedczuka, Łytwyna, o Wołynia. Było sporo w telewizji o Wołyniu. Teraz nie było nic. Wtedy po pół roku takich długich dyskusji zrobiono badania i okazało się, że ponad połowa Ukraińców nie wie, co się w ogóle stało na Wołyniu. Od 20 do 30% wiedzą, że coś się stało, ale nie wiedzą co. I dopiero jakaś nieduża grupa, około 20%, wiedziała, że był tam jakiś konflikt polsko-ukraiński, ale w szczegółach go nie zna. Więc wiedza, brak wiedzy o Wołyniu jest i pozostaje. Ja stawiam tezę, że niewiedza i amnezja to nie jest źle, a nawet to jest dobrze, bo im więcej amnezji, tym łatwiej prowadzić pojednanie. Jednym z powodów tego, sytuacja się pogorszyła. Ton dyskusji jest gorszy, jest bardziej arogancki, wyniszczający, na wyniszczenie. Wołyńska karta odgrywa tutaj dużą rolę w tej dyskusji wewnątrz Ukrainy. Te dyskusje, które są prowadzone teraz na Ukrainę, te ostre dyskusje są wynikiem, spowodują, że zaczęto więcej pisać, ale gorzej. Znacie Państwo książkę Wiatrowicza, która relatywizuje Wołyń. Jest to skandaliczna książka. Temu człowiekowi ręki nie podają, ale ta książka się zjawiła. On jest gwiazdą w sferze publicznej, zjawia się w różnych środowiskach i kształtuje poglądy. Fakt, że takie książki się zjawiają, które spowodował przebudzenie wiedzy o Wołyniu, ale negatywnej wiedzy. Ta książka ma negatywny wpływ. Trzecia teza jest taka, że powinniśmy rozumieć, że różnica między rocznicą 2003 roku a 2013 roku jest taka, że wtedy to była Ukraina przed pomarańczową rewolucją,
a ta jest po porażce. Kluczowe słowo jest tutaj porażka. Ukraińcy dzisiaj żyją, przynajmniej dobra połowa żyje w pełnej depresji, a nawet w rozpaczy. Między innymi dlatego, że nie udało się przeprowadzić pewne punkty pomarańczowej rewolucji, szczególnie związane z pamięcią historyczną. Jednym z głównych punktów Juszczenki było aktywizowanie pamięci o głodzie, natomiast rząd, który przyszedł po nim, stara się deaktywizować tą pamięć. Ukraińcy czują się dziwnie. Ukraińcy, świat nie chce uznać, że głód był ludobójstwem. Wiemy, a z drugiej strony wymagają od nich, żeby uznali, że Wołyń była ludobójstwem, które zrobili Ukraińcy. Sytuacja jest podwójnie depresyjna. Z jednej strony nie zdobyliśmy to, co chcieliśmy, a teraz tracimy jeszcze to, co chcieliśmy utrzymać. I to nadaje ostrość tym dyskusjom. Na tle tych dyskusji pojawienie się takiej partii jak Swoboda i jej popularność jest dosyć zrozumiała. To jest negatywne. I to jest to, czemu nie możemy się niestety przeciwstawić. Jesteśmy tutaj bezsilni. Żeby ta sytuacja się skończyła, trzeba zmienić sytuację na Ukrainie, żeby Ukraina miała perspektywę europejską. 2 tygodnie temu zjawiła się dyskusja wokół Holokaustu w Polsce. I mimo tego, że są różne głosy, jest dyskusja. I ta dyskusja jest dzisiaj pozytywna. Tą dyskusję ciężko sobie wyobrazić w sytuacji stanu wojennego. Polacy mają luksus relaksu dzisiaj. Są w Unii Europejskiej, nikt im nie zagraża, mogą dyskutować, mają wrażenie, że coś tracą. Ukraińcy tego luksusu nie mają. Dyskutując wokół Wołynia, boją się, że stracą coś ważnego, swoją tożsamość. Na tym skończę. Nie chodzi tutaj o sam Wołyń, jak o pewną sytuację polityczną związaną z nim, nie najlepszą, ale jest szansa, że ta sytuacja nie trwać będzie długo, wiecznie i że przyjdzie nam jeszcze się pojednać. Daj Boże, że sytuacja będzie wtedy lepsza, ale są też pozytywne rzeczy, na co nie zwracają uwagi. Politycy ukraińscy nie popisali się w tej sytuacji. Dotyczy to zarówno władzy, jak i opozycji. Jedni i drudzy się boją, ponieważ boją się o utratę elektoratu, ale 10 lat temu tego nie było. Społeczeństwo obywatelskie robi bardzo dużo starań, oświadczenie kościołów, czego wcześniej nie było. I jest to sytuacja bez precedensu. Wszystkie główne kościoły wystąpiły razem, a ciężko jest znaleźć na Ukrainie sytuacje, w których kościoły zabierałyby wspólnie głos. W tym samym tonie działa grupa 1 grudnia, którą reprezentuje pan Jarosław Marynowicz. Jest to nasz taki społeczny senat i on też działa w tym kierunku. Powstał komitet. Ważne, że ta inicjatywa jest. My z panem Mirosławem przygotowujemy spotkanie 7-8 lipca w Łódzku, gdzie będziemy korzystać z formuły z pisma polskich i niemieckich biskupów. Politykom niestety nie udało się załatwić tego właściwie, ale społeczeństwo zaczyna brać sprawy w swoje ręce i to jest pozytyw 2013 roku. W Porycku, w Pawliwce pojednanie odbyło się poza kordonami milicji, która chroniła prezydentów od ludzi. Wtedy to pojednanie było
politycznym, powierzchniowym, nie miało wymiaru społecznego, nie było poparte jakimiś akcjami publicznymi. Ta niewielka nadzieja, która jest dzisiaj, jest pewna nowa jakość, że w sprawie Wołynia zaczyna dyskutować zorganizowana społeczność. Nie robi może zbyt dużo, ale coś robi i nie można go ignorować. Dziękuję. Bogumiła Berdychowska, w jakim miejscu jesteśmy teraz? Dziękuję bardzo. Ja postaram się odrobinę zniuansować różne rzeczy, o których mówili moi przedmówcy. Po pierwsze, teza pana prezesa Kamińskiego pod tytułem pamięć czy niepamięć i niepamięć, która narasta. No, ja bym polemizowała z tą tezą, o ile ona jest w jakiejś mierze prawdziwa w stosunku do Ukrainy, choć też nie bezwzględnie, to w stosunku do Polski. Ja bym polemizowała, dlatego że oprócz badań, o których pan prezes mówił, są również badania, które były przeprowadzone przez Muzeum II Wojny Światowej. I te badania są zaskakujące. Mianowicie te badania pokazują, iż respondenci jako wrogów na pierwszym miejscu zlokalizowali Ukraińców przed Niemcami i przed Związkiem Sowieckim. Czyli pamięć o tym, że to sąsiedztwo zakończyło się bardzo dramatycznie, a dla Polaków tragicznie, ja bym powiedziała, stosunkowo mocno zakorzeniona, bo te badania, gdyby je porównać z badaniami dotyczącymi innych dat w historii Polski, to nagle by się okazało, że o Wołyniu wie bardzo znacząca grupa polskich respondentów. Natomiast co się wydarzyło przez te 10 lat, w sensie pozytywnym i w sensie negatywnym? W sensie negatywnym, i tutaj z kolei pobrzmiewały te tony również wypowiedzi pana profesora Chrycaka, w sensie negatywnym, głównie zresztą na polskim gruncie, ale jak widać również na ukraińskim, pojawiło się zakwestionowanie dotychczasowego dorobku w dialogu polsko-ukraińskim. Tego, to są procesy bardzo, no bardzo zastanawiające. Nagle okazało się, że można w przypadku wydarzenia, na temat którego powstały dziesiątki, a może już setki książek, na temat którego powstało x filmów, na temat którego powstały no, z całą pewnością tysiące artykułów prasowych, medialnych, internetowych i tak dalej, które miało też taki element jak spotkanie prezydentów i uroczystości w Pawliwce Policku. Można po tym wszystkim powiedzieć, nic się nie wydarzyło, nic się nie stało. A to jest stanowisko, dodajmy, części, nie mówię całości, ale części środowisk kresowych. Nic się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi, i tu pozwolę sobie na mały głos polemiczny w stosunku do profesora Chrycaka, jeżeli chodzi o Pawliwkę Poryckę, to wbrew temu, co się panu profesorowi wydaje, tam kordony milicji odgradzały prezydentów i zaproszonych gości nie od ludzi, którzy mieli transparenty antypolskie, tylko od ludzi, którzy trzymali transparenty Niech żyje przyjaźń polsko-ukraińska. Dlatego, że to, co było fenomenem w sensie oczywiście negatywnym tamtego wydarzenia, było to, że bardzo duża część tych ludzi, ja miałam w każdym razie takie wrażenie, została tam zwieziona, dostali do ręki transparenty, które trzymali, pewnie nie do końca wiedząc właściwie, czego są świadkami. Transparentów, które by były antypolskie, tam nie było.
Natomiast ja na 2003 rok patrzę w sposób bardzo zniuansowany. Uważam, że to jest bardzo że to było bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które z jednej strony pozwoliło części środowisk kresowych, części potomków, krewnych, którzy zginęli, po prostu oddać hołd swoim najbliższym. Tu zawsze podkreślam, że nawet gdyby to się ograniczyło tylko do tego jednego fragmentu, mianowicie takiego, że kompania honorowa ukraińskiego wojska składa kwiaty przed pomnikiem, który upamiętnia zamordowanych polskich mieszkańców Porycka, to też nie byłoby mało. A widziałam reakcję zresztą niektórych tych osób. Ja myślę, że emocje, które się wtedy przejawiały, nikt z obecnych, od pana profesora Filara do pani senator Marii Berny, która była znana z dość ostrego języka, nikt nie mówił ani o rozliczaniu wtedy Ukraińców, ani o zemście. Po prostu spotkanie się z cieniami tamtych ludzi po prostu emocjonalnie wszystkich rozłożyło. Natomiast trzeba też powiedzieć, że społeczeństwo ukraińskie w jakimś stopniu było niegotowe jeszcze do tego spotkania. Stąd, pomimo że ukraińscy uczestnicy mogli tam dojechać, czy mogli się tam zjawić, ich zabrakło. Chociaż muszę powiedzieć, że nie zabrakło postaci niezwykle dla mnie ważnej i symbolicznej, która mogła ominąć Poryck-Pawliwkę, tłumacząc, że to prawosławny Wołyń. Otóż był tam, i to była jego z całą pewnością samodzielna decyzja, kardynał Lubomir Huzar. Ja myślę, że dla bardzo dużej części Polaków, którzy tam byli, on był reprezentantem takiej społecznej, niepozbawionej, a właściwie nastawionej na empatię części społeczeństwa ukraińskiego. Następnie, co się w sensie negatywnym jeszcze wydarzyło? I tu muszę apelować do debaty, której ton nadaje w pewnym stopniu najbardziej radykalna część środowisk kresowych. To znaczy dewaluacja słów i pojęć. Dewaluacja słów i pojęć. Nagle się okazuje, że żadne określenie, za wyjątkiem ludobójstwa, nie jest określeniem, którego w danym kontekście można użyć. Nie można użyć eksterminacji, nie można użyć zbrodni wojennej, to wszystko, nie można użyć czystki, bo to wszystko według tej części środowiska kresowego jest, nie wiem, jest kłamstwem, jest zagłaskiwaniem problemu i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że mam również wrażenie, że w części środowiska kresowego ciągle bardzo mocno trzyma się takie, czy istnieje takie przekonanie, że ich cierpienie jest ciągle niedocenione. Jest ciągle niedocenione, tak? I stąd w sposób uproszczony rzeczywiście bardzo są skłonni do mówienia o tym, że to zapomniana zbrodnia, chociaż, tak jak mówię, można czarno na białym pokazać, ile o tym już powiedziano, ile o tym już napisano. To jest to, co ze smutkiem konstatował w wywiadzie dla wołyńskiego dodatku Gazety Wyborczej profesor Filar. Mówi, jak zapomniana zbrodnia. Tyleśmy już o niej napisali, tyle już o niej wiemy. W przypadku Ukraińców mam wrażenie, że
nie każda i część Ukraińców oczywiście, że próba rozmowy o Wołyniu to jest ciągle taki problem, czy taka sytuacja, w której część Ukraińców uważa, że Polacy chcą ich rzucić na kolana. Przy czym zakłada się w sposób immanentny złą polską wolę. Ja pamiętam, że w roku 2003 jedną z popularniejszych interpretacji, dlaczego to Polacy chcą pochować swoich, czy oddać hołd swoim zabitym współziomkom. Najpopularniejsza teza na Ukrainie była taka, że odkryto właśnie zbrodnie w Jedwabnie i Polacy chcą tym Wołyniem to Jedwabne przykryć. W tej chwili, jestem świeżo po lekturze internetowych wydań ukraińskich, właściwie zamiast dyskutować ad rem, pojawia się teza, że tak naprawdę znów nie chodzi o Wołyń i o takie elementarne obowiązki wobec tych, których już nie ma, tylko to jest wewnątrzpolityczna polska rozgrywka. PSL chce umocnić swój elektorat, PiS chce umocnić swój elektorat, dlatego mamy to, co mamy. Następnie wracam znów do dyskursu kresowego. To nie jest tak, że to się dopiero teraz pojawiło, ale na pewno teraz nabrało pewnego natężenia. Mianowicie część środowisk kresowych jakby eskaluje swoje oczekiwania, tak? Więc po pierwsze ludobójstwo, po drugie potępić wszystkie formacje, które ukraińskie, które brały czy miały cokolwiek z tym wspólnego i instytucje, które miały lub nie miały coś z tym wspólnego. No klasycznym przykładem akurat tych ostatnich to jest stosunek części środowiska kresowego do kościoła grekokatolickiego i konkretnie, personalnie do metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Chociaż wiemy, bo są opublikowane materiały, że metropolita widział dramat i tragedię tego, którą przyniosła okupacja, że informował o tym papieża, że wydawał listy pasterskie pod prostym dekalogowym hasłem nie zabijaj. Pomimo to dla części środowisk kresowych to nie ma znaczenia. Są powielane zarzuty, które być może są prawdziwe w stosunku do jednostek, ale z całą pewnością nie są prawdziwe w całości do instytucji Kościoła grecko-katolickiego. Po trzecie, to jest stanowisko, któremu w swego czasu taki najbardziej spektakularny wyraz nadał arcybiskup Mokrzycki, że zamiast formuły zastosowanej w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich, przebaczamy i prosimy o wybaczenie, powinno się zastosować formułę: niech Ukraińcy przepraszają i proszą o wybaczenie. No, muszę powiedzieć, że oczywiście jak na wysokiego hierarchę Kościoła, mam wrażenie, że mało w tym empatii czy roztropności, ale jestem przekonana, że w ten sposób myśli pewna część również środowiska kresowego. I mam jeszcze takie przekonanie, że być może
że być może część tych środowisk kresowych byłaby zadowolona, gdyby w końcu, nie wiem, gdzieś ustalić taką konstatację o tym, że po prostu Ukraińcy byli jakoś genetycznie uwarunkowani na mordowanie Polaków. Ale czas obecny to również pozytywne elementy. To nie jest tak, że ten obraz jest czarny. Po pierwsze, mam wrażenie, że w sensie, przepraszam, powiem w uproszczeniu, uspołecznienia rocznicy, to w tej chwili z całą pewnością to uspołecznienie, a co za tym idzie i też jakieś poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za tę rocznicę jest znacznie większe niż w 2003 roku. Pan profesor Chrycak mówił tu o postawie kościołów i z całą pewnością to jest nowum. Rzeczywiście w 2003 roku główną rolę odgrywały czynniki państwowe, polityczne. W tej chwili dzięki odważnej pozycji hierarchów jest szansa, że kościoły przemówią bardziej zdecydowanym głosem. Ja bardzo chciałabym podkreślić i zwrócić Państwa uwagę na postawę arcybiskupa Większego Lwowa, zwierzchnika kościoła grecko-katolickiego Światosława. Mam wrażenie, że w szczególności jego wywiad opublikowany w Katolickiej Agencji Informacyjnej to jest bardzo dobry punkt, wokół którego możemy zrobić kolejny krok, jak jedni chcą w pojednaniu polsko-ukraińskim, a ja wolałabym może użyć słowo w normalizacji relacji polsko-ukraińskich. I to, co metropolita Światosław mówi i to, jakim tonem się posługuje, wydaje mi się, że to stwarza nadzieję. Zresztą w najbliższych dniach się przekonamy, czy te nadzieje zostaną zaspokojone. Po drugie, ja mam wrażenie, że w szczególności na Ukrainie pojawiło się szereg tekstów wybitnych intelektualistów ukraińskich, które są nowym otwarciem, które pokazują, że nasi ukraińscy partnerzy poszli o kilka kroków dalej w stosunku do refleksji nad Wołyniem w stosunku do 2003 roku. Jeżeli chodzi o... Przy czym, proszę Państwa, jeżeli ja mówię o uspołecznieniu, to żeby było jasne, ja uważam, że z całym szacunkiem, odnosząc się do inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, wiążąc wielkie nadzieje z aktywnością cerkwi, nie uważam, iż należy zwolnić z myślenia o kształcie polsko-ukraińskiego dialogu świat polityki. Dlatego, że politycy odgrywają i będą odgrywać znaczącą rolę w tym, jak relacje polsko-ukraińskie się potoczą. Można by było wskazywać przykłady, ile jeden niezbyt roztropny polityk jest w stanie, że się tak wyrażę, popularnie namieszać. Jeżeli chodzi o to, co na przyszłość, to ja bym powiedziała, że na razie mam dwie rekomendacje. Po pierwsze, rekomendacja pod adresem naszych ukraińskich przyjaciół. Trzeba przyjąć do wiadomości, że Polacy
będą pamiętać o Wołyniu i pamiętają o Wołyniu w sposób niekoniunkturalny. Będą pamiętać dlatego, że to są po prostu elementarna powinność żywych wobec umarłych, godny pochówek i oddanie pomordowanym hołdu. I po drugie, dla nas wszystkich, którzy bierzemy udział w tej dyskusji, otóż musimy pamiętać, że po 70. rocznicy antypolskiej akcji ONU pana Wołyniu będzie dzień następny i powinniśmy roztropnie ważyć słowa, by się nie okazało, że the day after, że nazajutrz nie możemy z sobą rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I na koniec profesor Mirosław Marynowicz. No, z tym samym pytaniem, w jakim miejscu jesteśmy. Oczywiście pana przede wszystkim chcielibyśmy zapytać o to, o czym wspomniał profesor Hrycak, czyli no, o tą rolę społeczeństwa i bym powiedział o to, gdzie jest społeczeństwo ukraińskie obecnie. Дуже дякую. Вітаю сердечно усіх. Я хотів би ще відповісти на ваше перше запитання, яке ви задали. А саме, чи ми зробили крок назад, чи ми все просто стоїмо на місці. Коли я готував свій виступ вчора, я був надзвичайно песимістичний. У мене таке було враження, я собі навіть написав, що я нагадую собі ту жабку в молоці, яка втомилася махати лапками і масла вже не зіб'є. Зараз, слухаючи виступи, десь я набрався... Halo? Aha, tak, tak, już. Halo? Jest, jest. Teraz, kiedy słucham swoich kolegów, znów się narodził u mnie optymizm. Zmęczyłem się Wołyniem nie dlatego, że nie chcę uznać zbrodni, ale dlatego, że głównym argumentem dla mnie nie są postanowienia Sejmu, Senatu. Mój stosunek do nich jest dosyć krytyczny. Dla mnie głównym argumentem jest to, co mówił metropolita Szeptycki. Przypomnę słowa, które trafiły mi do rąk, że my jako Rusyni powinniśmy protestować jak najgłośniej przeciwko samej myśli, że można świętej sprawie narodu służyć krwawymi rękami. Zakrwawionymi. Nie. Tak nie można. To jest moje stanowisko. To jest to, co ja podzielam i co mnie motywuje. Ale moje zmęczenie pochodzi stąd, że stoję na polu, gdzie rozpoczęła się burza. Nie mogę nic zrobić. Zbliżają się chmury, pada deszcz, biją gromy, a ja powinienem jakoś się utrzymać. Innymi słowy, ta dyskusja tego roku, z tą dyskusją spóźniliśmy się. W bieżącym roku główne skrzypce grają koła radykalne. I to nie jest jeszcze koniec tych procesów. Teraz będzie bardzo dużo w odpowiedzi radykalizmu na Ukrainie i rozpocznie się nowa fala tego, co będziemy później musieli leczyć. Z jednej strony bardzo rozumiem koła kresowe, którym zabroniono pamiętać, mówić o ich bólu. To nie jest dobrze. Niejednokrotnie już mówiłem, że uważam to
za pomyłkę. Bo jeżeli nie dawać głosu, a później dać, to ten pierwszy głos będzie bardzo krzykliwy, będzie bardzo głośny, ponieważ sprężyna się rozpręża i wystrzela do przodu. Przekracza granicę harmonii, mądrości. Dlatego prawo kół kresowych w Polsce to prawo społeczeństwa polskiego mówić na ten temat, ale ja chciałbym, żeby równolegle z tym polskie społeczeństwo tak samo uważnie przyglądało się następstwom tej prawdy, ponieważ o prawdzie można mówić w różny sposób i nie każda prawda mówiona agresywnie pozostaje prawdą. Przypomnijmy wspólnego dla nas papieża Benedykta, który mówił o prawdzie, która nie jest możliwa bez miłości i o miłości, która nie jest możliwa bez prawdy. Jest i jedno, i drugie. I trzeba bardzo uważnie podchodzić do tego, jak na to reagujemy. Przypominam ból Bogumiły Berdychowskiej, kiedy w jakiejś, kiedy usłyszała w polskiej, ukraińskiej telewizji słowo lachy. Ostro wtedy odreagowałaś. Pytałaś, czy można dzisiaj tak mówić o Polakach? Myślę, że w tym roku w Polsce to ciągłe powtarzanie historii o Wołyniu może doprowadzić do tego, że na Ukrainie zaczną mówić nie tylko, używać słowa lachy, ale będą też w Polsce wspominać Rezunów. Nie wiem, czy to będzie korzystne dla sprawy. Patrzmy, ja nie mam gotowych odpowiedzi, ale trzeba o tym pamiętać, że te terminy nie są neutralne, że wywołują pewne emocje i emocje te będzie trzeba później leczyć. Ja nie mogę pozbyć się, muszę podzielić się z wami swą trwogą. Nie potrafię mądrze jej rozwiązać. Jestem dysydentem w obozie. Wśród moich kolegów, wśród moich najlepszych przyjaciół byli dysydenci, którzy brali udział w OUN, albo sympatyzowali z OUN. W tym roku w dokumentach, które zostały opublikowane w polskim społeczeństwie, jest próba powtórzenia niemieckiego wariantu związanego z potępieniem nazizmu. Tak jak potępiono nazizm, tak powinna zostać potępiona ideologia OUN. Myślę, że życie jest bardziej złożone. Myślę, że wtedy sama Polska powinna uznać, że na początku lat 90., kiedy tak gorąco witali Horynia, Hela, dysydentów, o których myślę, witali ich tutaj jak przyjaciół Polski. I byli oni jednymi z najbardziej aktywnych, którzy robili pierwsze kroki ku pojednaniu. To ich teraz trzeba nazwać albo terrorystami, albo współpracownikami terrorystów. Oczywiście ja to wszystko hiperbolizuję, aby uwyraźnić ten problem. Może pomożecie mi ten problem rozwiązać, ale ja sam osobiście nie potrafię go rozwiązać. Sądzę, że powinniśmy szukać czegoś innego. Być może należy zastosować przykład z judaizmu, z jego talentem łączenia tez, które nie można połączyć. Na czym chciałbym się jeszcze skoncentrować szerzej?
bardzo mnie martwi obniżenie poziomu duchowego rozmów prowadzonych o Wołyniu. Tydzień temu tutaj w Warszawie wykorzystałem obraz, który powtórzę dla tych, kto go nie słyszał. Dla mnie historia naszych konfliktów polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, nie wiem jak, nieważne jak ich nazywać, to są tak jak kamienie na pusteli Nazca. Kiedy patrzycie z niskiego poziomu, widzicie tylko kamienie. I męczy was ilość tych kamieni i nie potraficie sobie z tym poradzić. I dopiero jak podniesiecie się wyżej, na wyższy poziom duchowny, chrześcijański poziom duchowy, to tylko wtedy zobaczycie jakieś wizerunki, jak przed Bogiem zawiniliśmy i jaki wizerunek każda ze stron ma. Tylko wtedy można to prawidłowo zrozumieć. Razi mnie dechrystianizacja. Przeraża mnie dechrystianizacja naszych dusz. Być może poruszę temat, który wam się nie spodoba. Mając argumentów obu stron, które używają takich lub innych terminów, obie strony mają na myśli akcje odwetowe. Obydwie strony mówią, że ich działania były następstwem innych działań. Nie określam, nie mówię, że czy są prawidłowe, czy nieprawidłowe takie tezy, ale mówię o tym, że w świadomości obu stron jest pojęcie akcji odwetowych, i które w ich świadomości kasują moralny nacisk związany z akcjami. Akcje odwetowe są uzasadnione, tak sobie myślą. I to jest przykład tego, na ile nasze dusze są dechrystianizowane, ponieważ jest to Stary Testament, a nie Nowy. To jest oko za oko, ząb za ząb, a nie chrześcijańska pozycja. Chrześcijańskie stanowisko, nie wiem jak u rzymskich katolików, w tekstach rzymskokatolickich, cerkiewnych tekstach, a w naszej tradycji my mówimy o rozbójnikach, wśród których pierwszym jestem ja. I to jest stanowisko chrześcijańskie. I w tym kontekście absurdalne jest mówienie o tym, że nie ma na nas żadnej winy. Ja słyszę to na Ukrainie, że Ukraińcy mówią, że my nie mamy żadnej winy wobec Polaków. W Polsce słyszę to samo, mówią Polacy w stosunku do Ukraińców. I poziom chrześcijański jest jedyną platformą pozwalającą na rozszukanie sensu tej historii. Mało, bardzo mało, i chciałbym zwrócić na to uwagę Instytutowi Pamięci, mało można znaleźć faktów, policzyć te wszystkie fakty. Czy każda matka chce pamiętać ból rodzenia tak, jak on był rzeczywiście, kiedy za każdym razem, kiedy odtwarzacie te straszne historie ze strony Ukraińców, ale nie mniej straszne historie zemsty na Ukraińcach, kiedy słyszycie to, stwarzacie społeczeństwu ból. Ten ból może spowodować, że wrócimy do stanu wojny. Trzeba się tego obawiać. Co się tyczy chrześcijaństwa i stanowiska kościołów. Rzeczywiście mówiłem
Nie skończyłem poprzedniej myśli. To nie jest dobrze, kiedy nie myślimy, kiedy zapominamy i uważamy, że nic się nie stało. Ukraińcy mają, noszą taki grzech, że czasem tak nie znają nic o Wołyniu, że mówią, a co tam było? Po prostu były zwykłe potyczki. Fakty są więc potrzebne, ale te fakty trzeba podawać i zastanawiać się, w jaki sposób są one podawane, myśląc o następstwach, bo jeżeli dzisiaj na Ukrainie podniesie się fala i będą występować w telewizji lwowskiej czy innej Ukraińcy i będą mówić, a w takim i takim roku moją rodzinę Polacy rzucili do więzienia, zabili, to ja będę uważać, że nie jest to odnowienie prawdy. Będę uważać, że jest to wielka szkoda dla naszych relacji. Otóż balans, prawda w miłości i miłość nie jest możliwa bez prawdy. To jest ten bilans, ten balans jest nam potrzebny. W związku z tym, że pani Bogumiła Berdychowska już wspomniała słowa w szczególności hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego, które ja też uważam za pomyłkowe, ale dla balansu chciałbym dla równowagi dodać to, że i hierarcha grekokatolicki przychodzi co roku do pomnika Bandery i występuje chwali też Banderę. Są problemy w kościele grekokatolickim, rzymskokatolickim, pracy jest tutaj jeszcze bardzo dużo. Co na koniec powiedzieć o tym, co nam jest potrzebne w przyszłości? Bogumiła Berdychowska zabrała mi myśl, którą chciałem wyrazić. Jestem przekonany, że tak samo jak przyszła fala radykalizmu, tak samo ona odpłynie. Nie ma nic stałego na świecie. Długo znana była formuła Jacka Kuronia, który otwierał serca. Ja za jeden list Jacka Kuronia oddam 10 uchwał Senatu. Te listy są bezcenne dla Ukraińców. One otwierały serca. Był czas taki, odszedł już. Ale trzeba pamiętać, że taki czas znów przyjdzie i znów głos Jacka Kuronia będzie głosem sumienia. I na Ukrainie też będzie można usłyszeć takie głosy. Róbmy dzisiaj to, aby takie głosy się pojawiły, żeby nie zaszkodzić im. Zachowujmy się w sposób taki, że kiedy przepraszamy się nawzajem, że robimy Bożą sprawę, to wtedy będziemy mieli co wspominać po kilku latach. Dziękuję. Co zażądał głosu jako ostatni. Ja widzę, że to był bardzo dobry pomysł, ponieważ głos był szalenie, bym powiedział, optymistyczny i energetyzujący. Nim oddam głos Państwu, chciałbym może jeszcze naszym panelistom pozwolić dosłownie w bardzo krótkich, takich dwuminutowych wypowiedziach ustosunkować się wzajemnie do tych wypowiedzi, jeśli Państwo sobie oczywiście życzą. Panie prezesie? Może tylko do dwóch, trzech kwestii bym się odniósł. No powiem tak, zgodziłbym się z profesorem Chrycakiem, że amnezja i niepamięć ułatwiają pojednanie, tylko moje pytanie brzmi, czy to jest prawdziwe pojednanie. No, łatwiej jest wygłaszać deklarację o pojednaniu w warunkach braku dyskusji o przeszłości. Natomiast no, jestem sceptyczny, czy wówczas rzeczywiście mówimy o pojednaniu, a we współczesnym świecie amnezja nie jest możliwa.
we współczesnym świecie siła świadectwa ofiar jest tak silna, że one wcześniej czy później wrócą. I próba ich jakby spychania na jakiś plan dalszy, żeby nie utrudniały dialogu, może spowodować, że właśnie ten głos ofiar zostanie przejęty przez siły bardzo radykalne, które będzie miały jakiś inny cel w mówieniu o przeszłości, a nie szukanie pojednania. Więc to jest pierwszy element mojego sceptycyzmu. Podtrzymałbym swój też sceptycyzm co do stanu wiedzy i też stanu badań, bo wiele się w Polsce pisze na różne tematy, ale jeśli rzeczywiście byśmy wybrali tylko literaturę dotyczącą okresu II wojny światowej, wzajemnych relacji, to oczywiście jest wiele tam istotnych pozycji. Natomiast pytanie, na ile ta kwestia jest obecna także w pewnej sferze symbolicznej, w kulturze, w przestrzeni publicznej. Jeśli porównamy z innymi elementami pamięci polskiej o XX wieku, to wydaje mi się, że wiele innych wydarzeń jest bardziej obecnych, więc takie poczucie, powiedzmy, pewnego wyparcia bym rozumiał. No i ostatni element, też padło wiele kwestii pod adresem środowisk kresowych, czy jakiejś, powiedzmy, ich części. Tak to rozumiem, że ich części i to na pewno jest pewna trudność, natomiast trzeba to uwzględniać. Profesor Marynowicz jakby też to tłumaczył, że głos zduszony później jakby często jest zradykalizowany, uderza z większą siłą i nawet jeśli te głosy utrudniają dialog, to bez tych głosów też tego dialogu prowadzić się nie da. Znaczy nie da się jakby zadekretować, że ten głos nie może być słyszany, czy nie powinien być uwzględniany. Także to tutaj tytułem pewnej polemiki w stosunku do tych głosów, które padły. I zdaję sobie sprawę, że odnosząc się też do głosu profesora Marynowicza, mówienie o tej przeszłości na pewno wywołuje ból. Natomiast nie wiem, jak inaczej, znaczy jak można by mówić, żeby tego bólu nie było. To jest po prostu bolesna przeszłość i jeśli chcemy o niej mówić, to ten ból będzie musi powrócić. Tak? To jest tylko moim zdaniem wypowiedzenie i przeżycie nawet teraz tego bólu właśnie nie tyle wywoła konflikt, tylko pozwoli nam uniknąć jakichś gorszych relacji w przyszłości. Takie jest moje stanowisko, oczywiście mogę się mylić. Dużo dziękuję. Ja jak historyk... Jako historyk rozdzielam historię i pamięć historyczną. Uważam, że to są dwie różne rzeczy, które się często wzajemnie wykluczają. Pamięć historyczna nie przewiduje dokładnego znania historii. Odwrotnie, są to cytaty, przypuszczenia. To są dwie różne branże. I dlatego, kiedy mówię, że historycy powinni badać wszystko, absolutnie, ale kiedy mówimy o pamięci historycznej, amnezja czasem pomaga. Powołuję się na przykład Hiszpanii, na tę amnezję, także państw, które wychodzą, społeczeństw, które wychodzą z reżimu totalitarnego. Nie mówię, że amnezja to jest dobry sposób, czy prawidłowy sposób, bo nie dotyczy on pamięci historycznej, polityki, ale to jest efektywny sposób. Niestety nie jest on przydatny na Ukrainie, chociaż próbowano go. Kuczma tak próbował robić, próbował grać amnezją, ale to się nie udało. Jest to sposób, z którego nie skorzystano. Dlaczego te dyskusje się zaostrzyły? Ponieważ amnezji jest mniej. Nie zauważyliśmy, że w ciągu ostatnich 10 lat w naszych krajach, w Polsce, na Ukrainie i w Rosji zjawiła się polityka pamięci historycznej, której nie było wcześniej. A związana jest ona zarówno z świętej pamięci Kaczyńskim, czy Juszczenką i polityką pamięci, którą prowadzi Putin. Wszyscy ci trzej politycy
uciekali się do amnezji, odwrotnie. Od 2003 roku nie byłem świadkiem tego, co odbywało się w Pawliwce Porycku. Powołuję się na gazety, które mam, ale nawet jeżeli to jest, to nie można mówić, że wtedy było społeczeństwo mniej gotowe do pojednania niż teraz. I to jest pozytyw. Problem z naszym pojednaniem jest taki jak z takiej opowieści dziecięcej. Im dłużej patrzył w jamę, tym mniej w niej widział. Zbyt mocno jesteśmy skoncentrowani na polsko-ukraińskich relacjach, żeby nie widzieć szerszego kontekstu i rozwiązania. I to dotyczy wszystkich, i historyków polskich, ukraińskich, a także działaczy politycznych. Ten konflikt polsko-ukraiński nie jest wyjątkowy. Takich konfliktów jest wiele. I takich konfliktów jest w świecie wiele. I są już sposoby pojednania po takich konfliktach. A nasza dyskusja, proszę się nie obracać, jest dosyć prowincjonalna. My nie powołujemy się na inne przykłady pojednania. Szkoda, że nie ma wśród nas pani Wigury, która napisała piękną książkę na ten temat. Jak można wykorzystać praktykę pojednań dla przypadku polsko-ukraińskiego? Już pani... Po pierwsze, ad vocem do wystąpienia pana profesora Marynowicza. Ja rozumiem, że pan profesor mówił o projekcie uchwały Sejmu na okoliczność 70. rocznicy antypolskiej akcji na Wołyniu, projekcie PSL-u, w którym to projekcie było potępienie OUN, UPA i tak dalej i wszystkich. Więc ja chciałabym tylko gwoli ścisłości powiedzieć, że projekt ten nie przeszedł. Więc to a propos tego, czy możemy zwalniać polityków z odpowiedzialności, ciesząc się, że nareszcie, prawda, społeczeństwo coś chce, czy chce wziąć część odpowiedzialności. Nie. I to jest akurat przykład, kiedy pewne pomysły stawały się coraz bardziej ekstremalne, ale zostały one ostatecznie odrzucone. I drugi ad vocem, mianowicie konstatacja pana profesora Marynowicza, że znamy fakty. Ja w pierwszym wystąpieniu nie chciałam o tym mówić, ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby to podkreślić, że to, czym się różni 2013 od 2003, to to, że pojawia się historyk, który po prostu wprost deklaruje, na Wołyniu nic się nie wydarzyło, nic specjalnego się nie wydarzyło, po prostu mieliśmy do czynienia z odsłoną II wojny polsko-ukraińskiej. Może były tam jakieś zbrodnie, oczywiście to jest smutne, ale w gruncie rzeczy nic specjalnego się nie wydarzyło. Czyli książka Włodymyra Wiatrowicza, o której mówił krytycznie pan profesor Chrycak. No to jest, ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wyjątkowo smutne wydarzenie. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można mówić, prawda, czego nam jeszcze w tych badaniach nad Wołyniem, Galicją Wschodnią w czasie II wojny światowej brakuje. Notabene tutaj muszę powiedzieć, że uważam, że myślenie pana prezesa dotyczące na przykład zweryfikowania, policzenia po raz kolejny, ale że po raz pierwszy wspólnie ofiar ma sens.
O tym zresztą w 2003 roku pisał profesor Isajewicz. Dlatego, że oprócz wszystkiego innego takie są prawa ludzkiej pamięci, że przede wszystkim pamiętamy to, co nas dotknęło, naszych rodzin, naszych znajomych. O krzywdzie, która dotknęła sąsiada z trzeciej ulicy czy z czwartego domu już niespecjalnie. W związku z czym Ukraińcy pamiętają bardziej oczywiście o swoich, Polacy bardziej o swoich. Ja myślę, że złożenie takiego wspólnego rejestru byłoby bardzo ważne, choć też nie trzeba się łudzić. Nie będzie on z całą pewnością pełny, bo po pierwsze upłynął bardzo długi czas i wielu świadków zginęło, a w przypadku niektórych miejscowości żadnych świadków nie pozostało, bo miejscowości zostały wycięte w pień. Natomiast kazus Wołodymyra Wiatrowicza to jest nowum, dlatego że jego praca nie spotkała się ze zdecydowaną krytyką ukraińskiego środowiska historycznego. Może panie profesorze, żeby było jasne, nie spotka się z gremialną negatywną oceną. Są tacy, którzy oczywiście krytycznie oceniają, natomiast niestety miało bardzo znaczące odgłosy pozytywne. Jeżeli chodzi o uwagę pana prezesa dotyczącego udziału kresowiaków w tym dialogu, to jest oczywiste, że oni muszą w tym brać udział, tak? No to tak jakby ktoś sobie też wyobraził, że nie wiem, że na przykład, no nie wiem, można dyskutować o akcji Wisła bez włączenia w tę dyskusję ofiar akcji Wisła. No nie jest to możliwe. Natomiast jest pytanie, co z pewnymi postulatami, czy no nie wiem jakiego bardziej zręcznego słowa użyć, części tych środowisk zrobią instytucje państwowe czy politycy, prawda? Czy przyjmiemy zasadę, że każdy postulat przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, czy poddajemy to roztropnej refleksji? I oczywiście jest tak, że o takiej historii jak rzeź na Wołyniu, no nie można mówić bez bólu, natomiast można też zrobić wszystko, co możliwe, żeby na ile jest to możliwe, pozbawić dodatkowych negatywnych emocji. Dla przykładu, doskonale znany, jak rozumiem państwu, przykład słynnej fotografii dzieci opasanych wokół drzewa wiszących. Wiemy doskonale po artykule pana profesora Stoli, że akurat to zdjęcie było fałszywką, było nieprawdziwe. Przedstawiało ofiary dzieci oszalałej cyganki z podręcznika medycyny sądowej z 1926 roku. Ale przez wiele lat to zdjęcie było główną ilustracją dla Wołynia. Zgodzi się pan, panie prezesie, że w momencie, kiedy widz widział coś takiego, no to trudno było się, że tak powiem, wyalienować emocjonalnie od czegoś takiego, tak? I w gruncie rzeczy chodzi o to, że Wołyń, antypolska akcja na Wołyniu i w Galicji jest tak sama w sobie bolesna, że nie trzeba ją opatrywać dodatkowymi, mówiąc metaforycznie, fałszywymi zdjęciami. A przypomnijmy, że zupełnie niedawno po raz kolejny to się stało. Chodzi o audycję, o program audycję w pierwszym programie Telewizji Polskiej pana redaktora Sikielskiego. Znów poszło to zdjęcie. Mało tego, ja przypomnę państwu, być może to państwo akurat już nie pamiętacie, że pierwszy pomysł części środowisk kresowych na pomnik upamiętniający Wołyń, to były te dzieci opasane drutem kolczastym wokół drzewa. I w momencie, kiedy wtedy ten pomysł się pojawił, ja sobie zadałam pytanie, czy rzeczywiście chodzi
o uczczenie, oddanie hołdu tym, których zamordowano, czy też o wzbudzenie po prostu jak najgorszych emocji wobec Ukraińców. Bo, i tu będę kończyć, bo wokół sprawy Wołynia, oprócz ludzi, którzy są autentycznie zaangażowani w sensie takim sumiennym, rzetelnym, że bez względu na to, nawet jeżeli zajmują nieprzejednane wobec Ukraińców stanowisko, chodzi mi o szczególnie rodziny ofiar, to znaczy dla kogoś, kto, czyja rodzina została wymordowana przez Ukraińców, ja od kogoś takiego nawet nie śmiałabym się domagać, żeby, czy wymuszać na nim wybaczenia. Tak? To musi być ewentualnie jego własna decyzja. Natomiast zupełnie inna sprawa to są te pokolenia następne. Te drugie, trzecie, czwarte, nie mówiąc już o całych środowiskach zupełnie młodych ludzi, którzy w gruncie rzeczy chcą również przy tej okazji na nowo napisać historię XX wieku. No, to jest na szczęście marginalna część opinii, ale jednakowoż, jeżeli od X lat funkcjonuje portal pod tytułem Czwarty Rozbiór Polski, gdzie obok Hitlera i Stalina jest Bandera, no to ja się pytam, co to ma wspólnego z historią, tak? Dywagować o tym, czy to jest po prostu, nie wiem, szowinizm, czy to jest agenturalne działanie, ja nie będę, bo to jest bez znaczenia akurat w kontekście naszej dyskusji. Dziękuję. 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 Ja chciałbym jedynie wspomnieć o jednej rzeczy. Powinniśmy, i to jest bardzo ważne, aby rozróżniać ból i nienawiść. To są dwa różne pojęcia. Ból i nienawiść. Rozumiem, że idą często w parze, ale powinniśmy pamiętać i rozumieć, że ból wymaga naszej empatii, wymaga miłości, szacunku. Nienawiść nie może żądać szacunku. Aby to potwierdzić, chcę zacytować przepiękne słowa, nie wiem, czy jest on, biskupa Michalika, który jest szefem Episkopatu Polski, przewodniczącym. Ja je cytuję, bo są to słowa kluczowe. Powiedział je w 2005 roku podczas aktu pojednania między dwoma narodami. Czy można pisać historię narodu nienawiścią i śmiercią? Można, ale wtedy takie społeczeństwo będzie cywilizacją śmierci, której nie można przyjąć. Takie coś zawsze woła o pomstę. Krew woła krew, przekleństwa wołają inne przekleństwa. Trzeba przeprosić i rozpocząć od początku. Miłosierdzie jest zawsze najlepsze i daje perspektywę. Otóż, jeżeli chcemy naszej perspektywy pojednania, to tylko na tej podstawie, na tej bazie. To wszystko. Dziękuję. To rozumiem, że teraz jest czas, kiedy oddamy Państwu głos. Byłbym wdzięczny po pierwsze za przedstawianie się, po drugie za pewną zwięzłość. Jeśli Państwo pozwolą, to może pozwolimy zabrać kilku osobom głos, czy zadać pytania i później wrócimy tutaj. Proszę bardzo. Tadeusz Andrzej Olszański, Ośrodek Studiów Wschodnich. Przykład przywołany parokrotnie Wiatrowycza sprowadza się pod pewnym aspektem do kwestii tego, co się zmieniło przez te 10 lat. Otóż przez te 10 lat dorosło kolejne pokolenie. Wiatrowycz nie wziął się z powietrza, Wiatrowycz nie wziął się z propagandowej literatury, Wiatrowycz wziął się z ukraińskiej szkoły.
narrację, która legła u podstaw książki Druga wojna polsko-ukraińska, znalazłem w zalążku w podręczniku do historii do Ukraińskiej Szkoły Średniej, wydanej w roku 1994. Tam już jest ta narracja. Tezę, że Ukraińska Powstańcza Armia była pełnoprawnym uczestnikiem II wojny światowej, postawiono na przełomie 1999 i 2000 roku. To nie są rzeczy nowe, one drążyły przez lata. Druga ważna rzecz do tego, co się zmieniło. Zmieniło się to, że jesteśmy wszyscy o 10 lat starsi. I my, w tym przypadku zawężając do mojego pokolenia, mamy, moim zdaniem, obowiązek uświadamiać sobie to, że pokolenie świadków wydarzeń z II wojny światowej, nie tylko Wołynia, nie ma już czasu, nie może już czekać na cokolwiek. Czego nie doczeka się dziś, po tej stronie życia już się nie doczeka. Z drugiej strony młodsze pokolenie poddaje się radykalizmowi. Tak, nie tylko w tej sprawie. Nie tylko w dialogu polsko-ukraińskim nastąpił wzrost postaw i refleksji radykalnej. On nastąpił w refleksji społeczno-politycznej Polski, Ukrainy, ale także wielu krajów europejskich w ciągu ostatnich 10 lat. Nastąpił pewien odpływ i problemy, które mamy w dialogu polsko-ukraińskim, są tylko pewnym szczególnym problemem, szczególnym przypadkiem. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach trochę kontekstowych. Jedną pod naszym adresem Polaków. My sobie bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. Z rozmiaru ofiar ludności cywilnej Wołynia i Galicji Wschodniej w ogóle. Otóż według szacunków w czasie okupacji niemieckiej na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej zamordowano około 800 tysięcy osób cywilnych. Nawet przyjmując maksymalne szacunki ofiar polskich i żydowskich, większość przypada na Ukraińców. Nie tak daleko od Ostrówek jest wieś Kortelisy, gdzie kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej niemiecka ekspedycja karna wymordowała 1300 osób w ciągu jednego dnia. W obwodzie czernichowskim, to już poza Wołyniem, jest miasteczko, gdzie okupanci niemieccy, to byli żołnierze węgierscy, wymordowali w ciągu półtora dnia 6 tysięcy ludzi. I druga rzecz kontekstowa też. Mówimy o pomniku. Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie. Jakieś 4 kilometry stąd, w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, w ciągu 3 dni, na obszarze jakichś 4,5-5 kilometrów kwadratowych, wymordowano mniej więcej tylu cywilów, co w województwie wołyńskim w ciągu półtora roku. Kto ma dziś w Warszawie okazalszy pomnik? Zamordowani na Wołyniu. I przyznam, że mówię to z bólem, bo moja rodzina nie znalazła się nigdy w żaden sposób w zasięgu konfliktu polsko-ukraińskiego. A w zasięgu tego, co się stało w Warszawie, owszem, znalazła się. Jeszcze jedno co do badań, bo to też co do badań i świadomości historycznej. Moim zdaniem, na podstawie pewnie mojej wiedzy z różnych bardzo źródeł, wynika, że te badania należy analizować w rozkładzie wiekowym. Nie wiem, czy w moim pokoleniu, wśród ludzi 10-15 lat młodszych ode mnie, nastąpił jakiś odpływ wiedzy w ciągu ostatnich 10 lat. Wiem natomiast, że wśród rzeczywiście młodego pokolenia jakąkolwiek wiedzę historyczną mają niezbyt liczne elity. I to jest kwestia zarówno klimatu społeczno-medialnego, jak i niestety skutek zmian, które zaszły w szkole polskiej. I tutaj, tu jest problem. Za nami, za ludźmi młodszymi ode mnie o 15-20 lat, idzie pokolenie, które tak naprawdę historii nie zna. Nie historii stosunków polsko-ukraińskich, historii Polski. Dziękuję. Dziękuję.
Tak, Wolfgang Templin, Fundacja Heinricha Bella. Ja się w tej debacie nie traktuję jako obserwator i ostatnie wystąpienie pokazał bardzo wyraźnie, że to też nie było sensowne, bo strona niemiecka w tych wydarzeniach miała znaczący udział. Ja mam przyjaciele i mam znajome na ukraińskiej i na polskiej stronie. I kilka lat, teraz już jestem w Warszawie i dość intensywnie skonfrontowany z tym, że siły nacjonalistyczne na obu stronach wyrastają. Ja mam dwie pytania związane z tym. W tym momencie, w którym spytają ukraińskie i polskie znajome i przyjaciele, co jest ze swobodą na Ukrainie, ja dostaję odpowiadanie w dwóch tendencjach. Jedna tendencja jest, to jest ogromna groźba, musimy się skonfrontować z tą groźbą. Inne odpowiadanie, nie, bądźmy ostrożni, oni się normalizują, oni są ważne, walka opozycyjną i tak dalej i to jest fenomen regionalny. Okay. Drugie moje pytanie jest skonfrontowane z tym, co robi ukraiński rząd, Janukowicz i siły rządowe w tą całą sytuacją historyczną. Ja też dostaję dwie odpowiadania. Jedne jest, nie, to jest czysty pragmatyzm. Janukowicz się nie zajmuje z tym, on ma tylko oczy, co jest z władzą. On naprawdę, on jest analfabetyczny w tych sprawach, to nie jest polityka. Inne odpowiadanie jest, mógłbym być też moje, nie, to jest proces taki subkutany. On ma pewną politykę, oni mają pewną politykę, czy bezpośrednio związany z Wiatrowiczem, albo nie. I to jest pewna tendencja. I moje pytanie, kto ma lepsze argumenty w tym całym? Dziękuję. Zgłoszenie z tyłu i później dwa głosy z przodu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Izabela Płatkowska. Przedstawię się może trochę bliżej. Mianowicie jestem bratanicą profesora Stefana Świeżabskiego, czyli córką jego starszego brata Eustachego. Otóż chciałabym, nie jestem historykiem, ale jestem rocznik 1931, więc sporo pamiętam i chciałam nawiązać do jednej sprawy, która jest bardzo rzadko poruszana, która no nie dotyczy całkiem Wołynia, dotyczy tego pasma nad Bugu, czyli ziemi chełmskiej, dotyczy burzenia cerkwi w latach 30. Burzenia cerkwi zostało w latach 36-37 w naszych okolicach zburzonych ponad 300, prawie 400 cerkwi, które częściowo były używane, częściowo były zamknięte, używane raz bądź dwa razy do roku. Były to cerkwie budowane w XVII-XVIII wieku jako cerkwie unickie i po 1974 roku przejęte przez reżim carski i przekazane cerkwi prawosławnej. Otóż, ponieważ no może trochę gorzko tutaj powiem, województwo lubelskie miało być Rassenheim, jeśli chodzi o religię. Wobec tego zdecydowano, że zostawi się tylko jedną cerkiew na parafię, a wszystkie inne zostaną zburzone. Mój ojciec, Eustachy Świeżawski, który po wojnie mieszkał za granicą, napisał dość spory artykuł do wiadomości londyńskich, które ogłosiły konkurs na wspomnienia międzywojenne w 1962 roku. Opisał w nim burzenie cerkwi w naszej wsi. Cerkiew ta została zbudowana przez mojego pradziadka chyba Jerzeskiego jako cerkiew unicka, potem przejęta na prawosławną, była przepiękna i ja jako dziecko pamiętam to. Mam tutaj zresztą kopię tego
tego artykułu i bardzo będę chciała ją przekazać. Ja pamiętam to burzenie, słyszę ciągle jeszcze, mam 82 lata, miałam wtedy 6 lat, słyszę trzask tych gontów rozrywanych przez haki, bo przyjechała policja, przyjechały wojskowe samochody, traktory, zarzucili haki na piękną modrzewiową cerkiew i ten trzask będę pamiętać do końca. I biję się w piersi, ponieważ my nie jesteśmy bez winy. My nie byliśmy bez winy. I jeżeli tak się niszczyło domy Boże, to każdy dom Boży chyba jest wart życia setek, jeżeli nie tysięcy ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Andrzej Szeptycki. Tutaj... Konstanty Gebert, jedna uwaga i jedno pytanie. Ja się w zupełności zgadzam z profesorem Chrycakiem, że dyskusja polsko-ukraińska jest prowincjonalna i jest podobna do dziesiątek takich dyskusji, które się toczą na świecie. Jest czymś oczywiście bardzo niedobrym, że w ćwierć wieku niemal po niepodległości nadal mówimy o rzeczach podstawowych i zastanawiamy się nad tym, skąd się bierze regres. Natomiast możemy się uczyć ze bardziej udanych przykładów. I tutaj bardziej udanym przykładem jest dialog polsko-żydowski, w którym taki panel jak ten nasz dzisiejszy po prostu już nie byłby ciekawy. Jesteśmy w tym dialogu dalej. Jedna z rzeczy, które się dokonały w dialogu polsko-żydowskim, która myślę jest zupełnie fundamentalna, wiąże się z tym, o czym mówiła Bogna, mianowicie z założeniem złej woli. Różnica narracji historycznej po obu stronach, czy to będzie dialog polsko-ukraiński, czy polsko-żydowski, jest tak ogromna, że człowiek dobrej woli, skonfrontowany z tym, co tamci mówią o tych wydarzeniach, o których ja przecież wiem, że było inaczej, wyciąga logiczny wniosek, że tamci świadomie kłamią. No bo jak inaczej wytłumaczyć taką rozbieżność? To, czego żeśmy się nauczyli w dialogu polsko-żydowskim, to jest zakładać, że tamci ze swojego punktu widzenia mają takie samo prawo do swojej narracji, jak my z naszego punktu widzenia. Oni się mylą oczywiście, to wiadomo, że my mamy rację, a tamci jej nie mają, ale mylą się, że tak powiem, niewinnie, tak? Nie chcą kłamać, po prostu biedni są niedoinformowani. To jest fundamentalny przełom. Bez założenia dobrej woli po drugiej stronie dialog po prostu nie jest możliwy. Jest czymś no, ogromnie godnym ubolewania, że ani po polskiej stronie, ani po ukraińskiej stronie tego założenia dobrej woli strony przeciwnej dzisiaj nie robimy. Dobrze, ale jak wobec tego to zmienić? No, postaw nie zmieniają informacje, postawy zmieniają się i to niechętnie pod wpływem faktów. Ilość aktów dobrej woli po stronie polskiej po odzyskaniu niepodległości zmieniła stereotyp Polski w oczach znacznej części, nie wszystkich, ale znacznej części Żydów. Ilość aktów dobrej woli po stronie żydowskiej, począwszy od tego, że to właśnie środowiska żydowskie wspierały Solidarność w latach 80. poprzez poparcie organizacji żydowskich dla polskiego akcesu do NATO, polskiego akcesu do Unii, zmieniło nie u wszystkich Polaków, ale znacznej części Polaków obraz Żydów. Także dzisiaj założenie dobrej woli przyjmujemy jako coś oczywistego. Nadal się kłócimy dziko o to, co się naprawdę wydarzyło, ale kłócimy się zakładając, że tamci mają prawo tak uważać. Nie mają racji, ale mają prawo tak uważać. I stąd pytanie, co można zrobić praktycznie, żeby spopularyzować akty dobrej woli po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej w społeczeństwie po drugiej stronie granicy. Ja o aktach dobrej woli po stronie ukraińskiej, czytając polskie media, nie wiem nic, nie wierzę, żebym był dobrze informowany. Znaczy nie wyobrażam sobie, że tych aktów dobrej woli nie ma. Jestem też ciekaw, czy o aktach dobrej woli po stronie polskiej, o których wiem trochę więcej, no bo z konieczności relacjonują je media polskie, wie się po stronie ukraińskiej. To powinien być fundamentalny postulat, praktyczny postulat dialogu. Dobrze, to jeszcze teraz jeden głos i pozwolimy odnieść się panelistom, a potem wrócimy. Tak, jest. Dr.
doktor Andrzej Szeptycki. Cztery uwagi. Ja myślę, że jeśli chodzi o pojednanie, to ja bym bardziej sięgał do, ponieważ mamy do czynienia z dwoma sąsiednimi państwami i narodami, do wzorców polsko-niemieckich. No i tutaj niestety widzę dwa problemy. Dlaczego pojednanie francusko-niemieckie się udało? Po pierwsze dlatego, że te dwa kraje jechały przez pół wieku i do dziś jadą na jednym wózku, co nam się nie udało, dlatego że Polska jest w Unii, NATO, Ukraina nie jest. Po drugie dlatego, że w przypadku Francji i Niemiec bardzo jednoznacznie przez pół wieku jedna strona z entuzjazmem biła się w piersi, a druga na tym korzystała, podobnie jak i Polska zresztą, czego w przypadku Polski i Ukrainy, ponieważ był to inny charakter konfliktu, również nie mamy. I stąd myślę, że to pojednanie, które Francuzom, Niemcom wyszło, Polakom, Niemcom też z powodu tego samego wózka i tego bicia się w piersi jednostronnego też jako tako wyszło, Polakom i Ukraińcom nie wychodzi. Druga rzecz, o której wyście państwo trochę może tak powiem, troszkę więcej może warto powiedzieć, to jest o postawie jednych i drugich władz w obecnej chwili. Jeśli chodzi o Ukraińców, to ja mam podejrzenia i to motywuje, patrząc chociażby na działalność Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, że to nie tylko część partii regionów, pan Kolesniczenko, ale że gdzieś tam w ukraińskich władzach była ta myśl, jest ta myśl, że Polakom trzeba się za ten Wołyń ukłonić, przynajmniej po części, no bo Unia, interesy i tak dalej. Prawda? I to, że my się zgadzamy, mówię, my Ukraińcy, czy my Partia Regionów, że tak, że to Polaków mordowano, no wprawdzie spieramy się o ludobójstwo, nie, to nie było ludobójstwo, to spontanicznie nagle 100 wsi, chłopi jednej nocy wymyślili, że 100 wsi jednego dnia tak przypadkiem tej samej nocy wezmą i zaatakują, ale że na poziomie jakby samych faktów no trzeba Polakom ustąpić. Mi się wydaje, że ta myśl po stronie regionów czy MSZ-u, że ta myśl dość wyraźnie była. Jeśli chodzi o polską stronę, to jednak trzeba powiedzieć, że to upieranie się przy terminie ludobójstwo to nie jest wyłącznie pomysł kresowiaków, co często zresztą Ukraińcy myślą. Jak ukraińska prasa do mnie dzwoni, to jest takie przekonanie, że ludobójstwo, Isakowicz i tak dalej. No. Problem, wydaje mi się, polega na tym, że to nie jest wyłącznie Isakowicz, że w tej chwili część rządzącej ekipy, nie myślę tylko o PSL-u, ale również o części Platformy, przy tym ludobójstwie nastaje, prawda? I tu z kolei pewnym kontrapunktem do tej postawy jest prezydent Komorowski, który no, dość zdecydowanie już mniej więcej rok temu pojawiły się sygnały, że obchodów państwowych to niekoniecznie. Natomiast jeżeli będą, to pamiętam z jakiegoś spotkania z zeszłego roku, jakieś właśnie inicjatywy społeczne, czy nawet było chyba wprost powiedziane, że religijne i naukowe, to że on chętnie. No, jutro mamy nabożeństwo z udziałem pana prezydenta i arcybiskupa Światosława. Mamy również konferencję IPN-owską, która jest tam po części w kancelarii prezydenta, prawda? Więc w tym sensie wydaje mi się, że prezydent, i może słusznie, nie wiem na ile to było świadome, ale może odchodząc od tego wymiaru międzypaństwowego, nie chcąc wchodzić w deal z Janukowyczem w tej kwestii takiej dość wrażliwej, ale może i dobrze wyszło, bo dzięki temu te społeczne ruchy oddolne mają też odgórne jakieś wsparcie, błogosławieństwo prezydenta i może i dobrze. Trzecia uwaga, to właściwie na zasadzie anegdotycznej tylko, bo czas zajmuje, ale rzeczywiście jest taka dla mnie cholerna asymetria w postrzeganiu w obu krajach. Nie chodzi mi o interpretację faktów, ale o to, czym się zajmujemy. Ja znowu mówię o tym, o co mnie pytają dziennikarze. Polscy dziennikarze, a pan opowie o tym Wołyniu, kto tam mordował. Ja mówię, historykiem nie jestem, politologiem, ja mówię, współcześnie, pojednanie. A nie, to pan powie teraz, kogo tam zamordowali, ile ludzi, właściwie koniec. A z kolei Ukraińcy to rzeczywiście jest psychoanaliza Polaków. Czego chcą Polacy? Tu była mowa o tym jedwabnym przed 10 lat. No ja usłyszałem wczoraj od dziennikarza, że teraz to Polska chce wykorzystać szczyt w Wilnie. Po to, żeby, czy chce wykorzystać Wołyń, jakby rozegrać Wołyń po to, żeby tak powiem, mieć nacisk w kwestii umowy stowarzyszeniowej. I ostatni punkt, wydaje mi się najciekawszy, mnie fascynuje do dzisiaj i tego nie rozumiem. Dlaczego mamy do czynienia w Polsce, kontynuując tę psychoanalizę Polaków, z takimi istotnymi rozbieżnościami na poziomie emocji, jeśli chodzi o podejście do Wołynia i do Katynia?
Bo oczywiście jeden powód to jest to, o czym mówił pan profesor Marynowicz, o tym, że jak komuś się nie pozwalało mówić, a tym to wybucha. No, o Katyniu się mówi od 20 lat dużo bardziej swobodnie. Tutaj jakby nie ma kontrowersji w Polsce, nie ma takiej troski o relacje polsko-rosyjskie. Więc to jest być może jeden argument, prawda? Ale to w dalszym ciągu nie tłumaczy tego. Już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że rodziny katyńskie nie urządzają protestów z transparentami, z włamywaniem się na różne imprezy, o których państwo wiecie, bo niektórzy byli na tych imprezach. Nie ma takiego alter społeczeństwa katyńskiego, prawda, rodzin katyńskich, które by głosiło, że mamy do czynienia ze zmową milczenia. Więc intryguje mnie ta różnica, prawda? W przypadku Katynia przecież pojawiały się głosy płynące z okolic, nie dalej szukając kancelarii prezydenta, że Katyń nie powinien być uważany za ludobójstwo, dlatego że w Katyniu nie tylko Polacy ginęli, ale obywatele polscy, Żydzi, nie Żydzi i przedstawiciele innych narodów, prawda? Więc to mnie jakby fascynuje. Nie wiem, tam ginęły elity, tu ginęła lokalna ludność, nie mam pojęcia. Ale w każdym razie to jest coś, co bym chętnie zrozumiał, czy komuś jako temat badań, mówię, porównawczych zadał. Skąd ta różnica między podejściem do Katynia i do Wołynia? Dziękuję. Dziękuję. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że jeszcze za chwilę państwu może oddamy głos. Natomiast teraz... Tak, to może dobrze. To tam pan się zgłaszał od samego początku, więc słusznie mu się należy. Tak. Teraz Wladiak, Lwianin, przedsiębiorca. Jestem Lwowiakiem, przedsiębiorcą. Mnie martwi jedna sprawa. Martwi mnie jedna sprawa w rozmowie o Wołyniu. Głównie koncentrujemy się w tej dyskusji wokół pamięci grupowej i odpowiedzialności grupowej. Martwi mnie to, że rozpatrując konflikt na terenie Wołynia, państwo polskie skoncentrowało się głównie na polskich ofiarach. Uważam, że jeżeli Polska chciałaby być takim cywilizowanym krajem, za jaki się ma, to powinna także badać polskie i ukraińskie ofiary, niezależnie od tego, czy podoba się to stronie ukraińskiej, czy nie, czy jest to dla Ukraińców interesujące, czy ważne dla Ukraińców, ponieważ śmierć nie wybiera narodowości. Druga rzecz, element odpowiedzialności instytucjonalnej za Wołyń. Wrócę do wystąpienia pana Marynowicza, który porównywał, nawoływał chrześcijaństwo, moralność, chciałbym przypomnieć panu Marynowiczowi, że wszyscy, którzy mordowali na Wołyniu, chodzili do cerkwi, słuchali kazań o miłowaniu bliźniego. A później jeszcze jedna rzecz. Pan Hrycak powiedział, że ta dyskusja jest dosyć prowincjonalna i że dla kogoś w Argentynie nie będzie ona interesująca, ale prowincjonalną będzie ta dyskusja dla nas, dla Polaków i Ukraińców za jakiś czas, bo nie będzie ona bezpośrednio nas dotykać. A co z dyskusji o tym konflikcie pozostanie u nas w pamięci historycznej? Chciałbym, żeby to, co pozostanie i będzie przekazywane z pokolenia na pokolenia, to była indywidualna odpowiedzialność sąsiada przed sąsiadem. Sąsiada jako człowieka, a nie jako grupy etnicznej. Dziękuję. I to może będzie ostatni już głos. Bardzo przepraszam, ale już. Ja będę się wypowiadała jako dziecko Kresowian. Przyznam szczerze, że to nie będzie głos nienawiści, więc możecie się państwo nie obawiać. Przyznam się szczerze, że to była dla mnie wielka trauma dzieciństwa, ponieważ mama z babcią nie mówiły na ten temat, co się wydarzyło, ale jako dziecko domyślałam się, co się wydarzyło. I to w mojej świadomości długo gdzieś tam w podświadomości tkwiło. Musiałam wykonać wielką pracę, żeby sobie uświadomić, że ja jako dziecko Kresowie ocalałam dzięki innym Ukraińcom, hucułom, tak mama mówiła, którzy tę rodzinę przechowali. W tej dyskusji brakuje mi, ona jest dla mnie jałowa i nigdy z tego nie wyjdziemy.
ponieważ oczywiście trzeba ustalić fakty, ile osób zginęło, trzeba te osoby pochować, ale to, co się stało na Wołyniu i w czasie II wojny światowej, jest pochodną naszych bardzo skomplikowanych stosunków, miłosno-nienawistnych od wielu pokoleń. Nie możemy się, moim zdaniem, porównywać do żadnych konfliktów francusko-niemieckich, ponieważ byliśmy jakby myślę, na tej samej ziemi od wielu lat żeśmy żyli, w takiej czy innej proporcji, przy takich czy innych konfliktach, i ułożenie sobie tych stosunków to nie jest sprawa XX wieku. To są różne miłosno-nienawistne konflikty, które sięgają daleko głębiej, o czym większość społeczeństwa nie ma pojęcia, ponieważ, no, trzeba sobie to powiedzieć jasno, nasza historia jest przez nas nieznana. To znaczy, to, co wiemy o te kilkaset lat wstecz, ja nie chcę się do tego cofać, tylko to jakby właściwie głównie środowiska kresowe i starszych osób przechowują. Ja w rozmowach z Ukraińcami zauważyłam, że bardzo często sama nie mam wiedzy, którą Ukraińcy mają, w związku z czym jest mi trudno z nimi rozmawiać, musiałam się dokształcić. W takiej sytuacji jakby rozmowa jest bezprzedmiotowa. Cały czas przerzucamy się w kwestii już XX wieku tym, ile osób gdzie zamordowano, ale nie ma absolutnie analizy, co do tego doprowadziło. A to przecież nie jest tak, że nie wiem, grupa ludzi, którzy obok siebie żyli, nagle wyszła z siekierami na siebie, czy nie na siebie, wszystko jedno. Natomiast były siły, które w jakiś sposób organizowały to wszystko. I no, jest wielka, wielka praca przed historykami. Oczywiście, że o tym przez wiele lat nie można było mówić. To jest nieprawda. Znaczy, myślę, że nie chcę powiedzieć, że jest nieprawda, źle powiedziałam, ale sprawa Katynia też przez wiele lat była sprawą podziemną, przypomnijmy sobie. I właściwie dla nas to, że możemy mówić o Wołyniu, w związku z tym, że mamy tę młodą niepodległość, a w przypadku Ukrainy zupełnie młodą niepodległość, to jest rzecz zupełnie nowa. I myślę, że to policzenie ofiar to jest, no, rzecz oczywiście fundamentalna, ale bez analizy obszernej, jak to się stało, że były ofiary ze strony ukraińskiej, te, które, no nie wiem, przypomnijmy dyrektora gimnazjum we Lwowie z lat 30., prawda, polskich polityków, jakby ich zamordowali nie Polacy, tylko sami Ukraińcy, przeciwnicy polsko-ukraińskiego pojednania. Więc to nasze pojednanie to jest bardzo długa droga. Niestety na tej drodze, w tej dyskusji, no, stała się ta fatalna rzecz, która się stała. Musimy sobie jakoś z tym poradzić, żebyśmy na siebie mogli patrzeć sobie w twarz. Natomiast no, to się nie może skończyć na policzeniu ofiar, jeżeli mamy żyć obok siebie, czy żyć w symbiozie, prawda, bo tak by się chciało. Myślę, że są na tyle te nasze stosunki zupełnie unikatowe, że chyba powinniśmy nie oglądać się nawet na stosunki polsko-żydowskie, dlatego że o stosunkach polsko-żydowskich mówiło się od powojnia. Sprawa w ogóle kresów, w ogóle nie tylko ukraińska, wynikła u nas, no, całkiem niedawno. Także myślę, że jesteśmy na początku jakiejś drogi i nie dziwmy się oczywiście, że pojawiają się głosy nacjonalistyczne z jednej i z drugiej strony, bo tak jest we wszystkich społeczeństwach. To się dzieje w Niemczech i prawdopodobnie w różnych innej formie jakieś tam głosy się pojawiają, skrajne, bo tak w każdym społeczeństwie się musi dziać. No ale myślę, że jeżeli nie będziemy się obrażali za to, że jedna strona czy druga strona mówi to, co uważa za niesłychanie ważne, tylko będziemy słuchali tej drugiej strony wzajemnie, to być może po wielu latach, tak jak w przypadku dialogu polsko-żydowskiego, pójdziemy trochę dalej, czego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. I teraz bym pozwolił ustosunkować się panelistom, może w tej samej kolejności, w której... Najtrudniejsza sytuacja. To tutaj jakby ciężko się ustosunkować, bo padło wiele głosów na bardzo różne tematy. Jakby w większości nie były to pytania, tylko raczej komentarze, opinie, tezy. I ustosunkowanie się do niektórych z nich wymagałoby też odrębnej dyskusji. No tutaj jest jasnym, że wszystkie wydarzenia historyczne musimy postrzegać w kontekście, tylko zawsze jest ważne, po co przywołujemy ten kontekst. To mamy różne sytuacje, przywołujemy albo żeby zrozumieć, a czasem żeby usprawiedliwić. I
I moim zdaniem ta druga sytuacja jest niedopuszczalna w każdym przypadku, w każdym tego typu dialogu, nie tylko polsko-ukraińskim. Na pewno to odniesienie do dialogu polsko-żydowskiego jako wzoru jest ważne, natomiast to pytanie, czy realnie w tym momencie możemy powtórzyć ten model. Trudno mi to sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że musimy szukać nieco innej drogi, żeby dojść do tego samego celu, czyli otwartej dyskusji nawet na najtrudniejsze tematy i możliwości takiej rozmowy. I odnosząc się jeszcze do pierwszego głosu, który się jakby wspominał o tym, o czym ja mówiłem, czy pogorszeniu się pamięci, to tak, oczywiście ono jest spowodowane przede wszystkim niepamięcią. Czy, ciężko mi, że nie pamiętam, nie wiedzą młodego pokolenia, czy nieistnieniem tego problemu u ludzi młodych, a nie zanikaniem pamięci w starszym pokoleniu. Także może w ten sposób najkrócej, jeśli można by jeszcze wrócić do pewnego wątku, który się też w tych głosach państwa przed chwilą przejawiał, to jest kwestia prowincjonalności. Znaczy ja nie mam takiego kompleksu, powiem otwarcie, bo też w różnych miejscach, w różnych dyskusjach o pamięci uczestniczę i mam wrażenie, że dla wielu przedstawicieli tych dyskusji, które może byśmy traktowali jako nieprowincjonalne, doświadczenie polskie, środkowoeuropejskie o radzeniu sobie z trudną przeszłością też jest ciekawe, bo jest po prostu nieco inne, dotyka innych problemów, aczkolwiek oczywiście pewne mechanizmy są uniwersalne, więc no, w pewnym sensie można by powiedzieć, że wszystkie te dyskusje są prowincjonalne, tylko może jedne mają lepsze echa w dyskusji na przykład naukowej na świecie, są przedmiotem większego zainteresowania, inne mniejsze. Natomiast nie wynika to z tego, że rzeczywiście mają jakąkolwiek przewagę gatunkową nad pozostałymi. Dużo dziękuję. Gdy mówiłem prowincjonalny, to nie mówiłem o jakości. Prowincjonalność oznacza, że patrzymy na konflikt polsko-ukraiński jak na konflikt jak polsko-ukraiński, nie widząc szerszego kontekstu. Ciekawą jest książka Snydera. Wielu z nich przeczytało, ale mało kto zrozumiał. On proponuje inny model. On proponuje, Ukraińcy patrzą na polskie ludobójstwo, Polacy widzą polskie, ukraińskie ludobójstwo, a to były, tam było kilka różnych ludobójstw, które szły obok siebie. I tak trzeba podchodzić. I to wywołuje pewne implikacje dla naszej historii. Jak powinniśmy się pojednać. Prowincjonalność to jest paradygmat narodowy. Polacy mówią o polskiej historii, Ukraińcy mówią o ukraińskiej historii i nikt nie widzi szerszego kontekstu. A Snyder mówi, że nawet Wielkiego Głodu nie można zrozumieć, nie znając historii polsko-ukraińskiej, nie mówiąc już o Wołyniu. Jeżeli zostałem źle zrozumiany, to przepraszam, bo nie miałem to na myśli. Ja mam tylko dwie kwestie krótkie dotyczące polityki. Czym jest swoboda? Swoboda jest niejednorodna. Są dwa takie kierunki w swobodzie. Jeden, który doszedł do władzy, który chce wyglądać dostojnie, chce dzielić stanowiska, a nawet marzy, żeby Tiahnybo chce zostać prezydentem kraju. I ich retoryka jest inna. Natomiast Koszelinec, jaki jest wicespikerem Rady Najwyższej, szukał jakichś kroków pojednania z przedstawicielami polskiego Sejmu, ale to, że próbował w ten sposób mówić, i widzę to na poziomie lwowskich działaczy, ale są też tak zwani młodzi, agresywni, faszyzujący, którzy tworzą prawie militarne grupy i którzy ciągną za sobą młodzież. I to oni wykorzystują najlepiej sytuację na Wołyniu. To dla nich jest największy podarunek, to co się dzieje wokół Wołynia teraz. Oni nie ukrywają tego.
To są dwa kierunki w swobodzie, które walczą ze sobą o przyszłość. W jakim kierunku pójdzie ta partia? Czy się ustabilizuje, czy pójdzie drogą nacjonalizmu, ekstremizmu? I to będzie wtedy groźne. Co się tyczy Janukowicza, nikt nie wie, co on myśli. Zresztą on sam nie wie, co on myśli. To jest taka ogólna teza. Janukowycza kształtuje otoczenie. Ono nie jest jednorodne. Są 3-4 grupy wokół niego. Nie wszystkie mają jasną politykę pamięci, ale przynajmniej ta polityka, którą prezentuje Tabacznik, minister oświaty, ma jasną politykę pamięci. I ta polityka zdominowała pierwszy rok. I jest to polityka rusofilska. Jak naprawić tą szkodę, którą zrobiła rewolucja pomarańczowa? Przede wszystkim kwestie głodu wielkiego, Szuchewycza, Bandery. Pierwsze, co zrobił Janukowycz, to skasował decyzję Juszczenki, który stwierdził, że głód był ludobójstwem. On stwierdził, że tak nie jest, ale po jakimś czasie Janukowicz znów zaczął twierdzić, że wielki głód był ludobójstwem. Janukowicz gra tę politykę, jest osobą ambiwalentną. Nie chce mówić tak albo nie, albo chce mówić tak i nie jednocześnie, albo milczeć z dużym, mądrym wyrazem twarzy. Nas zdziwi jego stosunek do Wołynia. Wizyta Komorowskiego na Wołyniu zmusi go do powiedzenia czegoś. Zobaczymy, co on powie. Zacznę od krótkiego ad vocem do pani Izabeli Świeżarskiej-Płatkowskiej, bo wydaje mi się, że część przynajmniej jej wystąpienia była niezwykle charakterystyczna. Proszę państwa, relacje polsko-ukraińskie, szczególnie w tej dziedzinie konfliktowej, są tak bolesne, że nie trzeba wymyślać dodatkowych dzieci wiszących na drzewie i nie trzeba wymyślać 400 cerkwi zburzonych. Tak? To jest doskonale opisane w literaturze. Żeby było jasne, to, że było ich znacznie mniej, w żaden sposób nie zmienia wydźwięku. Więc tym bardziej po co mnożyć te króliki. Tadeusz Olszański powiedział, że Wiatrowicz nie wziął się znikąd, wziął się z ukraińskiej szkoły. Ja bym powiedziała ci, Tadeuszu, tak, bardzo różni ludzie wzięli się z ukraińskiej szkoły. Bo jak ty mówisz o Wiatrowiczu, to ja mogę powiedzieć o Zajcewie. To jest teza, która, mam wrażenie, niewiele wyjaśnia. Niewiele wyjaśnia. Można mówić o Rasewiczu, można mówić o Graczowej. Oni też są absolwentami ukraińskiej szkoły, tej już za niepodległości i mają diametralnie inne stanowisko w tej kwestii niż Wiatrowicz. Jeżeli chodzi o głos pana doktora Szeptyckiego, różnica w podejściu do Katynia i Wołynia. Ja myślę, że bardzo różne rzeczy się składają na tę różnicę, czy ta różnica wynika z bardzo różnych rzeczy. Chociażby również z tej, o której pan wspomniał. W Katyniu ginęła intelektualna elita II Rzeczpospolitej. Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej głównie ginęli chłopi. Głównie ginęli chłopi, którzy między innymi również dlatego nie zostawili po sobie wspomnień, ksiąg fantastycznie napisanych i tak dalej i tym podobne. Notabene to jest podobna sytuacja co z Wielkim Głodem, tak? Gdzie też nie ma fantastycznych świadectw. I być może ciągle najlepszą, przepraszam, że idę w dygresję, najlepszą powieścią dotyczącą Wielkiego Głodu jest książka Wasilija Grossmana Wszystko płynie. Ukraińskie książki
o takiej sile wyrazu dotyczącej Wielkiego Głodu po prostu nie ma. Nie chcę rozszerzać tego wątku, ale wydaje mi się, że niezwykle ważna była uwaga Kostka Geberta o tym, że trudno prowadzić dialog bez założenia minimum dobrej woli z drugiej strony. Ja muszę powiedzieć, że czasami zachowania polityków stawiają pod znakiem zapytania jakikolwiek sens rozmowy, dlatego że swoimi zachowaniami oni, że tak powiem, budzą uzasadnioną niepewność co do ich intencji. Rzecz następna, to znaczy, proszę Państwa, i szanowna pani, otóż w literaturze przedmiotu relacje polsko-ukraińskie, w tym również krytyka polityki II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości narodowych, no jest po prostu wielka jak słoń trąbalski. Tutaj nikt, przynajmniej od pewnego momentu, nie ukrywa polskich błędów, zaniechań, a czasami jak lubi mówić profesor Chrycak, czegoś gorszego niż zbrodni, błędów. Począwszy, nie wiem, od Mędrzeckiego przez Tomaszewskiego, od Chojnowskiego do Torzyckiego i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie mówię o tym, jak bardzo krytycznie analizowano II Rzeczpospolitą i wieki wcześniejsze na łamach paryskiej kultury, piórami Bączkowskiego, piórami Łobodowskiego i tak dalej i tym podobne. Tak? Znaczy pewne rzeczy, tu przepraszam, nie jestem z cechu historyków, w związku z tym mogę sobie pozwolić na obronę tegoż. Pewne rzeczy jednakowoż ten cech już wykonał. Natomiast w jednym się z panią zgadzam, mianowicie pojednanie nie jest jednorazowym aktem. Z roku na środę się nie dokona. Przebyliśmy pewną drogę, ale bardzo długa droga przed nami. Dziękuję. Dziękuję. Na pytanie dotyczące swobody Jarosław Chrycak odpowiedział absolutnie w sposób wyczerpujący. Co się tyczy polityki Janukowycza, także, ale ja dodałbym jedną rzecz. Tak, Janukowycz ma rzeczywiście politykę w dziedzinie pamięci historycznej. Chciałbym zrobić jedno zastrzeżenie. Poparcie ze strony Kolesniczenka i innych deputowanych partii regionów ukierunkowane na Polskę i na polską wizję, na polskie wizje, bo są różne te wizje, ale na radykalną wizję dotyczącą Wołynia, to poparcie nie jest de facto poparciem Polski, a jest próbą rękami Polski walczenia ze swoimi oponentami na Ukrainie. Gdyby rzeczywiście doszło do rozmowy dotyczącej tego, aby partia władzy zrobiła coś dla Polski, to jeszcze by się zastanawiali, ponieważ tu trzeba być bardzo ostrożnym, aby z tych różnogłosów radykalizmów nie zobaczyć zbieżności pozycji, bo one są różne, te stanowiska. Powiedziałbym tak, rozumienie część społeczeństwa polskiego i ukraińskiego lepiej się rozumie tych i to zjawisko jest bardziej pozytywne i to zjawisko możemy wykorzystywać. Możemy się w czymś nie zgadzać,
ale jest to, o czym tutaj mówiono, jest dobra wola zrozumienia siebie i wyjścia sobie naprzeciw. Czy my widzimy tę dobrą wolę, czy widzimy tę dobrą wolę ze strony Polski? Nawet bym wzmocnił tę tezę. Powiedziałbym, że w ciągu 22 lat od początku niezależności Ukrainy Polska dbała o ukraińskie interesy czasem bardziej niż sama Ukraina. I nie można tego tłumaczyć inaczej niż jako dobrą wolę. Bez wątpienia dobra wola ze strony Polski była, ale teraz powstaje inny problem. Nie braku dobrej woli czy utraty jej. Powstaje niebezpieczeństwo, że my jesteśmy na różnych płaszczyznach społecznych, płaszczyznach sukcesu czy braku sukcesu. Tydzień temu mówiłem w Warszawie, że Żydzi i Ukraińcy w obozach po raz pierwszy zaczęli rozumieć swoje argumenty, ponieważ byli na tym samym poziomie i jedni i drudzy byli więźniami. Tego nie było wcześniej i później, gdy częściowo znaleźli się na różnych poziomach. Niebezpieczeństwem polsko-ukraińskich relacji jest to, że Polska jest dzisiaj państwem sukcesu, które jest dumne ze swoich osiągnięć. I to słusznie, że jesteście z tego dumni. A Ukraina znajduje się w cieniu. I tutaj mogą powstać, odrodzić się stare stereotypy, mogą stare trupy z szaf wypaść. I tutaj trzeba być bardzo uważnym. Teraz o różnej prawdzie. Prawda jest różna. Dlaczego we Lwowie, dosłownie przedwczoraj, usłyszałem takie pytanie, gdy mówiłem o różnej prawdzie. Jak może prawda być różna? Przecież prawda jest jedna. Otóż nikt z ludzi nie włada pełną prawdą. I pamięć nasza i nasza prawda, ukraińska prawda i polska prawda są różne. Nie dlatego, że takiego nie może być w ogóle, że my coś wymyślamy. Ona jest różna, ponieważ te prawdy są niepełne. Strona widzi jedną prawdę, druga strona widzi drugą prawdę i dlatego potrzebne jest pojednanie, bo kiedy jesteśmy pojednani, kiedy przed Bogiem stajemy i sprawdzamy się, to nasze prawdy wzajemnie się uzupełniają. I wtedy zbliżamy się do prawdy, gdy nie mówimy nie, ty nie masz racji, ja mam rację, ale kiedy łączymy nasze racje. I ostatnie, ci, którzy zabijali na Wołyniu, chodzili do cerkwi. Tak, chodzili i my też chodzimy. I co z tego wypływa? Otóż chodzili do cerkwi, a później nastał moment i trzeba rozumieć, że podczas wojny cena życia ludzkiego znika, ale to jest jakby inna rzecz. Otóż nastała chwila, kiedy ludzie powiedzieli sobie nie, prawa Boże to na niedzielę, na inny czas, a teraz nastał czas, kiedy trzeba odrzucić prawdę ewangeliczną, odrzucić formułę miłości i trzeba pójść do przodu, atakować, nie zważając na ofiary. Otóż nastała chwila, o której dobrze mówił Szeptycki w swoim apelu z 1943 roku, w roku Wołynia, kiedy zwracał się do Ukraińców. Nie dajcie się namówić ludziom, aby
którzy działając przeciwko przykazaniom Bożym i mówią, że to tak musi być, że nie ma innego wyjścia, że trzeba. I nie pamiętajcie, że niczego dobrego nie osiągniecie dla swojego narodu, kiedy będziecie czynić rzeczy, które są sprzeczne z prawami Bożymi. Dzisiaj socjolog Jewgen Hołowacha wystąpił z tezą z amoralną większością w społeczeństwie. Pod słowem amoralność rozumie się to, że większość ludzi na Ukrainie dzisiaj nie chce żyć w sposób uczciwy, ponieważ uważa, że jest to oznaka słabości, braku sukcesu, że przegrają swoją szansę życiową, jeżeli będą żyć uczciwie. Ale my też chodzimy do cerkwi. Ja nie wiem, jak w Polsce, czy jest w Polsce podobny fenomen, ale sądzę, że w całym społeczeństwie postkomunistycznym, we wszystkich państwach, które wyszły z komunizmu, jest takie stanowisko, że można odsunąć wartości Boże, bo ja mam dzisiaj inne interesy i prawo boskie mi przeszkadza w realizacji moich planów. I to trzeba zapamiętać. I to jest odpowiedź na pani pytanie, co było powodem Wołynia. No właśnie to, prawa boskie odsunięto na bok, bo stwierdzono, że teraz jest czas, który temu nie służy. Dziękuję. No tu siedzącym, jak i dyskutantom z publiczności. I cóż, rozumiem, że te dyskusje będą kontynuowane, więc zapraszam na kolejne.